mojej ocenie 10-15 najbliższych lat to jest duże zapotrzebowanie na uzbrojenie nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Z potencjalnymi klientami z państw trzecich, którzy chcieliby zaopatrzyć swoją armię w nasz polski sprzęt. Pro český obranný průmysl je jednoznačně konflikt na Ukrajině a česká pomoc ukrajinským obráncům v struhu, jakou tady nezažil za posledních 30 let. Kde ty české firmy a vlastně český zájmy, myslím si, že se budou výrazně lépe projevovat potom po této zkušenosti s těmi vojenskými dodávkami.